Szczęść Boże na motorze! Szczęść Boże! Oldek, kadr zepsułeś. Ja? No. Ja nigdy niczego nie psuję. Nie, no żartuję. Yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Kuba, kosę se złóż, żebyś nie chlasnął. Pojedziemy za wolno? No. Take it out. I was not born and drowned. Baby, come on. Get what Father Brennan said. We were not born in sin. Leave a note on your bed. You see? Let your mother know you're safe. And by the time she wakes, we'll have driven through the state. We'll have driven through the night. Baby, come on. Has north, tail, south? Sure. Fair enough. Okay. If the sun don't shine on me too, and if the subway's flooded, bridges break, will you lay your son down and dig your grave? Or will you rail against the dying day? Is your car? And when we looked outside, didn't even see the sky. Był to rzeźbiarz jak najbardziej, był to człowiek, który pracował w kopalni, porzucił to życie kopalniane, przyjechał tu w Bieszczady, pracował przy wypałach węgla drzewnego, przy jakichś różnych ciężkich innych rzeczach, natomiast dodatkowo sobie gdzieś tam rzeźbił. Kiedy przyjeżdżali później jacyś turyści, tu jakaś drobna rzeźba, tu jakiś, powiedziałbym, kieliszek wódki, tu jakaś poezja, tu gitara, tu śpiew. Stąd też zaczynali się ci nasi bieszczacy zakapierze. To jest są ludzie, którzy mówimy zupełnie tylko walą wódę, bo takich to znajdziemy kto drugi z nas. Natomiast byli to też artyści, którzy zostawili coś po sobie. Jakiś ślad. Dlatego też nie tylko Andrzej Wasilewski Połonina, ale też mnóstwo różnych ludzi, którzy spotykali się w miejscowości Cisna. Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town, we might never make it out. To kto przeszedł? To na kwarantannę. No dlatego ja jestem na granicy. A tutaj gdzieś ci smolarze też gdzieś wypalają węgiel. No jak ten gdzieś zajedziemy może do jakichś smolarzy, co? Możemy zajechać. Jak coś tam. Oni pewnie już dość mają turystów. No ale pewnie. Jest taki, który brał flaszkę, tylko wódkę, teraz już chce stówkę. Za to, żeby go tam wjeść. O kurde. No nie? Coś to mówi, że koło 10 będzie luźniej. Który to powiedział? Ja mówię. No. Sobie wszystko po kolei. Jeżeli chodzi o samą tą część retencyjną przeciwpowodziową, to wyobraźcie sobie, że co wiosnę, co roku tak zwane roztopy, kiedy rzeka tam zbiera z potoczków wodę, to takie miejscowości jak Lesko, Sanok, aż po Przemyśl, były notorycznie zalewane. Dokładnie tak. Tam też padła propozycja, aby tutaj postawić zaporę. Prawa, prawa, no Paweł! Wiosłuję do sodu! To nie jest dziwno, jest nie, przyjemnie. Gdyby było za gorąco, to by się wcale nie... Kuba!
Jedno wiosło będziesz miał mniej, jak wysiądziemy. And the way it felt. I remember the grass and the way it smelled. Running around without a care in the world. So much to live for, so much to learn. From head to toe, live your dreams or lose control. Up your eyes and see how far you get in just one day. Day to the sea and open up your heart and see how far you get. Top is breeze. And it's a big old world we're living now. And how mighty it can be. And all this time I pictured you standing next to me. We could go find things we'd never seen. Ho! Fajne widoczki, nie? O, super jest.